W przedstawionej sytuacji widoczny znak ostrzega cię o niebezpiecznym zakręcie w prawo. No i tutaj musimy sobie zobaczyć ten filmik do samego końca, bo po prawej stronie pojawił nam się znak ostrzegawczy, niebezpieczny zakręt w prawo. Nie mam co do tego wątpliwości, który ostrzega nas o... Takowej sytuacji, która za chwilę będzie miała miejsce. Ponadto musimy pamiętać, żeby w takim miejscu, za takim znakiem zachować szczególną ostrożność. W jaki sposób ją zachować? W tym momencie powinniśmy mieć nasze receptory wyostrzone, obserwacji, być przygotowani na zatrzymanie pojazdu, jeśli takowa sytuacja się pojawi, tak? więc prawidłowa odpowiedź będzie, że tak.